Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj zaczniemy sobie film od żartu. Muszę jakoś kreatywnie zacząć, więc uwaga, dlaczego taboret ma depresję? Bo nie ma oparcia. Zostawcie łapkę w górę, a my lecimy oczywiście z kolejnym materiałem, widzowie! Dzisiaj... ale zacząłem odcinek z wysokiego C. Dzisiaj muszę zająć się jedną bardzo ważną rzeczą, która nazywa się pole uprawne. Pole uprawne. Patrzcie, aktualnie mamy dwa pola uprawne na Palionowie. Jest to, które tutaj już stoi od nie wiem kiedy, i jest to drugie. I szczerze, to jest nam niepotrzebne. Jest większe, ja wiem, że jest większe, ale... ja tutaj na Palionowie mam zamiar zrobić miejsce, w którym villagerzy będą sami zbierać te pola uprawne. Tego pola uprawnego nie da się zbierać, a niepotrzebny jest tam taki duży, żeby prawda mieć go na szybko. Jeżeli ktoś będzie potrzebował coś na szybko, to mu w zupełności wystarczy, więc musimy to usunąć. Tym bardziej, że tutaj może powstać coś innego, bardziej fajniejszego, może jakiś domek z wioski czy coś innego. Siema wariacie, co ty tutaj robisz? Czemu nie pracujesz? Dlaczego nie masz profesji? Nie rozumiem, dlaczego te wieśniaki się obijają. W każdym razie musimy się zająć tym, co tutaj jest ważne, czyli trzeba całe to usunąć. I teraz tak, ja mam łopatę, więc ja wiem, że ja to usunę. Ja wiem, że ja mam masę rzeczy, będę miał masę rzeczy, z tego mi to wypadnie, ale dobra, uwaga, róbmy to. O kurczę, tu jest woda. No dobra, trudno, mówi się trudno. Tak czasem musi być. Dobra, bierzemy to. Ile mi zajęło tutaj w ekwipunku miejsca to wszystko. Czekajcie, weźmy to. Dobra. Wow, marchewek jest całkiem sporo, ale zróbmy jeszcze coś takiego, żeby tutaj to zamurować i żeby ta woda stąd całkowicie znikła, bo jej tutaj nie potrzebujemy. Dobra, teraz tak, zbierzemy to wszystko stąd i lecimy dalej z kopaniem. Ja nie mogę, to trochę zajmie, ale jak to całe skopiemy, to będzie tutaj miejsce na to, żeby w końcu zrobić tutaj coś innego. I mi blokuje to miejsce trochę. Ja myślę, że ta cała wioska tutaj zostanie jakoś fajnie zrobiona, ale miejsce jest nam tutaj potrzebne jak nigdy wcześniej. No i jeżeli tutaj to miejsce będzie, to ta cała wioska pięknie się rozrośnie. Dobra, tutaj znowu, o nie, tu jest 2 piętra tej wody. Nie, no żartujecie sobie chyba. Dobra, bierzemy to, o nie, no faktycznie. No dobra, trudno. Będziemy kopać w takim razie zaraz jeszcze... zamurowujemy to jeszcze raz, ale dobra, ziemniaków to będzie tyle, że ja wiem, że już mi się to nie zmieści w ekwipunku, jestem tego przekonany. Ale ziemniaków jest tak dużo, że nawet ich nie będę zbierał, bo... o nie, patrz, zebrałem wszystko, co jest grane. Myślałem, że nie będę miał tyle miejsca, a tutaj jednak się udało. Dobra, tu bierzemy to, murujemy całe. Okej, raz, dwa, trzy, pyk. Dobra, świetnie. Jako jestem w tej chwili, że mogę skupić się na czymś i do was powiedzieć, bo nie muszę się tak skupiać na tym, co robię, no to zapraszam was serdecznie na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ tam odcinki się pojawiają, prawda, fajne z Robloxa, z Stambul Guysów, serdecznie zapraszam. Amogaz ostatnio też wleciał, no więc kurczę, bardzo fajne rzeczy i musicie tam być koniecznie, żeby być na bieżąco z tym, co się tam będzie działo. Dobra, bierzemy to i teraz tak, kolejne skopanie, czyli teraz siano. Siana będzie dużo, ale nie aż tyle co ziemniaków mi się wydaje. Aczkolwiek, o nie, zajmie to mi więcej, bo są jeszcze te ziarna. O nie, tego będzie dużo. No dobra, trudno, damy radę jakoś. Bierzemy, o nie, już mi się nie mieści w ekwipunku. Już mam full. Dobra, zróbmy tak. Tak. Pyk. Dobra, nie ma wody. Jest świetnie i teraz tak. No już kończymy to, już zostało ostatnie z tej strony. Dobra, rozwalmy to, żeby już dirta mieć z głowy i będziemy mogli przejść do tego, żeby to murować. Tylko, bo tego jest naprawdę za dużo. Już mam dość, nie chcę się tego kopać. Patrzcie, ja tego mam, niesamowite. Dobra, wieśniak, masz. Weź se to, wszystko, ja tego nie potrzebuję, bo ja tutaj zaraz będę miał jeszcze masę rzeczy. Jeszcze to zbieram wszystko. No nie, tego jest naprawdę bardzo dużo, ale... usunięcie tego naprawdę bardzo nam pomoże, bo już mamy tam jedno pole uprawne, a będzie więcej pól uprawnych, tylko ładnie zrobione, bo te tutaj no takie są, takie średnie, a i będzie trzeba też zrobić w ogóle dla zwierzęta miejsce, to jest też bardzo ważne, bo tego kurczę jeszcze nie mamy. Dobra, tu murujemy to, myk, dobra i teraz tak, to weźmy wszystko, ty, bo spadasz do wody teraz, dobra, skacze tu jak małpa skacze, dobra, tu... uś, dobra, tak, dobra, i już nie będzie tu wody w ogóle. Dobra, świetnie, i to jeszcze zostało. Myk, bierzemy pyk. Bierzemy pyk. Dobra. Ja siekiera jest jakaś tam u mnie wolna, to mam efficiency ile? 5, no dlaczego to tak wolno kopię? Dlaczego łopata ziemię kopie tak szybko na efficiency 5, a siekiera nie rozumiem tego. Dobra, ale weźmy to wszystko, czy mi się to zmieści w ekwipunku? Zmieściło mi się, o dziwo. Mamy to wszystko zrobione i jest tutaj przestrzeń, tylko jeszcze jest ten glowstone, którego też by się przydało pozbyć. On był zablokowany, on nie umiał tego obejść, po prostu to go przerastało totalnie, nie potrafił tego obejść. Dobra, bierzemy co może, o nic nie możemy zabrać, dobra. Tak się też spodziewałem, że tak będzie. Dobra, bierzemy to. Tu jeszcze dookoła jest masa drewna, go też trzeba będzie zebrać, żeby to wszystko zrobić ładnie. Więc zbieramy to drewno oczywiście. No i jak to wszystko tu zrobimy, no Palionowo zacznie naprawdę wyglądać fajnie. Tutaj będzie taki, jakby to powiedzieć, Central Park, tak to nazwijmy. Po prostu taki środek Palionowa, totalne centrum. Trzeba je ładnie zrobić, bo centrum powinno wyglądać dobrze. Więc mam nadzieję, że będzie wyglądać najlepiej w świecie. Dobra, i teraz tak, murujemy to wszystko. Pyk, 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 pyk. Tutaj ten glowstone też go trzeba będzie usunąć. Ale to wszystko na spokojnie, bo jest na to czas, jest na to czas, jest na to czas. Teraz jest taki w końcu luz. Nie ma Herobrina, jest święty spokój. Nie ma nikogo, kto by mnie tutaj denerwował, kto by mi wszystko utrudniał. Po prostu delektuję się tą chwilą jak nigdy wcześniej, nie? Delektuję się tym jakby to się miało już nigdy nie powtórzyć. Wiecie o co chodzi? Trzeba się cieszyć. Cieszyć jakby nie wiem. Jak nie wiem co, dobra, uwaga, bierzemy to wszystko, skończyła mi się ziemia, ale możemy sobie zabrać, mamy jej więcej, dobra. Weźmy to całe drewno, no i ten glowstone jeszcze, ja nie mogę go, tutaj to będzie ciężko, no ale dobra, zbierzmy go. Teraz tak, czym się najszybciej glowstone zbiera? Kilofem nie, tym tak samo szybko, dobra, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, to wszystko idzie tak samo wolno, więc weźmy to, wszystko zbierzemy. Mógłbym to w sumie od razu murować, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, robimy tak i pyk. Tu, pyk. Tu, pyk. No i to idzie szybciej. Dobra, tu. Źle postawiłem. Ale to weźmy łopatę, tak? Albo nie, łopatę nie, bo ja tu zaraz będę rozkopywał za dużo tego wszystkiego. Dobra, tak. Tak, dobra, świetnie. Dobra, idzie to w miarę szybko. Myślałem, że będzie iść gorzej. O nie, za dużo. Dobra, jest świetnie. Jest świetnie. Ale tu skupienie musi być. Iść, iść, iść. A, za szybko! Dobra, tu. Iść! 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 Jest! A! Co to za dziura? Co to za dziursko tam było? A! Odpadłem tu! Nie chciałem, ale... A! To jest tutaj! Dobra, dobra, to wiem gdzie to jest, dobra, już myślałem, że to jest jakieś miejsce dziwne. Ja nie wiedziałem, że to jest taka dziura, że tak łatwo się dostać, dobra. Bierzemy to wszystko, bierzemy to drewno, dobra, naprawi... Tu... O kurczę, bo oni zabrali to. Ej, będzie mały? Będzie mały? Będzie mały, halo? Jest! Co jest? Oni to zbierają i wyrzucają, mają tego za dużo, dzielą się tym. Rzucili małemu, żeby się najadł. Ale jaja, zabrali to wszystko. Dobra, mega fajnie, co to jest za skrzynka tutaj? Halo, kto to tu zostawił? Czekajcie, czy ja mam miejsce w ekwipunku jakieś? Nie mam miejsca w ekwipunku, ale ja widzę, że oni bardzo lubią brać te rzeczy. Więc macie tu, weźcie se, weźcie to. Weźcie sobie, już wyrzuciłem wam wszystko do żarcia, ale... O, wiecie co, to inaczej, to weźmiemy. Zabierzmy, czekajcie, to wywalam, dobra, bierzemy tak. I teraz tak, tu możemy... załadować do tego coś. Ale to nie wiem, czy to jest potrzebne, no ale dobra, w sensie i tak to nie załaduje wszystkiego. Ale możemy tu w tą skrzynkę włożyć te rzeczy. O, to możemy tak zrobić, tu się to może przydać. Więc odłóżmy to, odłóżmy to. Dobra i zabierzmy ten glowstone, bo on się może nam przydać do czegoś innego. A nie, chcę tu nie zostaje, bo glowstone to... Do czego tu jest jedno takie? Ej, przecież jak ja... Ja to mogłem wszystko wykopać, przecież tą łopatą, bo ja miałem na niej siliktacza. No nie... No nie, co ja zrobiłem, no ale dobra, to jest, skraftujemy to w sekundę też, nie? Tak mi się wydaje, pyk, pyk, dobra, pyk, pyk, iść. Dobra, no i chyba git, no i chyba mamy tyle ile mieliśmy, tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy w tej skrzynce co jest, bo nie spojrzałem na nią, a tu jest jakaś dziwna skrzynka, której wcześniej nie było. Jestem mega ciekaw o co chodzi, no bierzemy tą książkę. Nie podoba mi się to miejsce, jeśli... Wioska chyba miała być, wioska wieśniaków będzie się powiększać, to ją zniszczę albo całkiem usunę, obrzydliwe miejsce. Ej dobra, ale kto to napisał? Dobra, nie wiem, olewam to. Ktoś mi tutaj grozi, ej no nie, ja nie mam czym tego zamurować teraz. Ej, tak nieładnie, czekajcie, czy ja tutaj, o, no i super. No, tak raz dałem za dużo, więc iść. Dobra, to, pyk, dobra, ogarnięte. Jaki mały, co chodzi, idźcie normalnie do swojej nowej chaty, idź, normalnie dorastaj, wariacie. Dobra, będzie trzeba ich tutaj porozmnażać, widzę, że już są w stanie, już sobie tutaj, że tak powiem, te wieśniaki powoli dobrze zaczynają radzić. Między innymi tutaj, prawda, nikogo nie ma, ale to nieważne, mam nadzieję, że one gdzieś sobie po prostu i pracują, bo jest jeszcze dzień. Ale dobra, czekajcie, co to jest za książka? Nie podoba mi się to miejsce, jeśli wioska wieśniaków będzie się powiększać, to ją zniszczę albo całkiem usunę. Obrzydliwe miejsce. Dobra, ktoś mi grozi, ktoś mi... Dobra, teraz pytanie, kto to mógł napisać, czekajcie. Dave nie, bo Dave wiem, że mu się podoba ta wioska i że dobrze się wypowiedział. Paweł też tam mówił, że zresztą sami zerwaliśmy, żebym to zrobił. Może Bzyku, ewentualnie Yeti, no bo oni w sumie wiedzą o tym, znaczy w tym miejscu były ich domki, więc w sumie oni powinni być jakoś obrażeni. A ktoś inny? To nie wiem szczerze. Ej, ale mega dziwne, że ktoś mi takie rzeczy mówi w ogóle, że ktoś to zniży. Dobra, zobaczymy, może będzie jakaś kolejna informacja, ale na razie mi się tym nie przejmował, bo to może jakiś głupi żart po prostu jest. No ale nieważne, w każdym razie jak mi ktoś zniszczy tą wioskę, to serio, to kurczę, nie będzie wiedział, którędy uciekać, tak go będę gonił i no będzie miał problem, no ja. Bo jak mi ktoś to zniszczy, to będzie naprawdę lipa. Dobra, tu jest jakaś skrzynka niepotrzebna, bierzmy ją do środka. Muszę tutaj zorganizować sobie lepiej miejsce w tym moim domku, bo ja tu mam naprawdę tyle rzeczy, że się w głowie nie mieści. To jest za dużo zdecydowanie. Czy ja tu mogę coś... O, nie mogę, dobra, zróbmy sobie kolejną, prawda, syf skrzynkę. Zwana syf skrzynka, pyk, dobra, świetnie. Kolejna syf skrzynka. No i super, jesteśmy przygotowani. Dobra, a jeszcze ten dirt, go też odłóżmy tu i tą skrzynkę, dobra. Porobiliśmy dzisiaj trochę, usunąłem to całe pole. W tamtym miejscu będzie musiało powstać coś innego. Co? Dokładnie, jeszcze nie wiadomo. Ale tutaj w tym miejscu powstanie taki Central Park, jeśli tak można nazwać. Prawdopodobnie, no więc spokojnie, jakby za niedługo tu będzie się działo. Jedna rzecz tylko powiem taka, że ja wiem, że tutaj inni również nagrywają odcinki i całkiem możliwe, że jeżeli u mnie oglądacie ten film i widzicie, że tego tutaj nie ma, całkiem możliwe, że na jakimś odcinku następnym ktoś jeszcze to będzie miał, ponieważ z tego co wiem, na przykład Palion robi zapas, bo gdzieś tam jedzie i troszkę więcej filmów nagrywa, dlatego całkiem możliwe, że u niego na filmach jeszcze dalej tutaj coś może się kryć, ale spokojnie, to zniknie, to po prostu czasami jest tak, że wiecie, nie zawsze nagrywamy w tym samym tempie odcinki. Dobra, kończę odcinek, widzimy się jutro, elo!